Zainteresowanie targami duże. Bardzo wiele osób na targi mieszkań i domów się wybiera. Dlaczego? No, bardzo proste wyjaśnienie. Zresztą słyszeli to państwo z ust organizatorki targów. Po prostu bardzo wiele osób szuka różnych możliwości albo zakupu nowego mieszkania, albo wynajęcia, albo poszukania jakiegoś finansowania tego mieszkania. To wszystko w jednym miejscu na targach mieszkań i domów państwo mogą znaleźć i to wszystko my staramy się państwu w miarę możliwości pokazywać, tak jak mówiłem, na żywo. A teraz już wraca do nas Maciej Szefer, wraca do nas jego gość. Oddaję wam głos. Rzeczywiście, wracamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, konkretnie na targach mieszkań i domów jesteśmy, ale na tych targach zagłębiamy się tak naprawdę w przepiękną Puszczę Zielonka, podpoznańską Puszczę Zielonka, do której można dojechać, w której można mieszkać, ale dlaczego warto tam mieszkać, o tym opowie teraz państwa i mój gość, pan Piotr Szygenda. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry jeszcze raz. Zatem witając się po raz kolejny, przenosimy się szybko do Puszczy Zielonki. Jakie obiekty w tym miejscu powstają i czy są jeszcze w ogóle jakieś wolne? Tak, tak, jeszcze są wolne. Nasza inwestycja mieści się w Miękowie. To jest gmina Czerwonak, gdzie można dojechać nowo wybudowaną ulicą Gdyńską. Bezkolizyjnie, dwoma pasami, więc naprawdę w 15 minut do Poznania jest świetny dojazd. Nasza inwestycja aktualnie składa się z trzech etapów, które rzeczywiście szybko się wyprzedają. Pozostało nam kilka dostępnych jeszcze mieszkań, więc zapraszamy na nasze stoisko, tu państwa, którzy jeszcze nie byli. Cóż, lokalizacja jest idealna moim zdaniem ze względu na to, że jesteśmy w zasadzie pod samym lasem. Domy, pierwszy i drugi etap są zaraz przy granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Trzeci etap równie blisko, natomiast lekko oddalony. To jest mój wymarzony dom, tak można powiedzieć, a wy reklamujecie, że to jest twój wymarzony dom. To mój, twój, chyba nie ma rozróżnienia, ale jaka to jest zabudowa? Zabudowa głównie szeregowa. Głównie szeregowa, natomiast mieszkania są, czy domy są o różnych metrażach. Mamy i duże domy po 170 metrów kwadratowych z wygodną częścią gospodarczą i garażem, z sypialniami, z trzema sypialniami, z gabinetem, dużym salonem, wystawą na południe, więc słoneczne, duże okna. Mamy również propozycje dla młodych rodzin, więc małe metraże, ale z perspektywą rozwoju, również dla rodzin, które są, czy dla osób, które są zainteresowane programem MDM, który jeszcze funkcjonuje, więc można z niego skorzystać. Ale trzeba się spieszyć, bo tych mieszkań u was zostało mało, tych domów w sumie zostało jeszcze kilka, a program MDM to też raczej tak na końcówce. Program rzeczywiście MDM na końcówce, ale mimo iż te inwestycje, które mamy rozpoczęte, rzeczywiście rozchodzą się jak świeże bułki. Mamy dosyć ambitne plany rozwoju w tym terenie również, więc przy Parku Krajobrazowym, mniej więcej w tym, przy tych samych ulicach i na tym samym terenie. I tam również jeszcze zamierzamy zaoferować mieszkania dla osób, które są zainteresowane programem MDM, ale również takie, którymi będą zainteresowani ludzie chcący więcej komfortu mieszkalnego, mieć garaż, trochę więcej działki i tarasu, więc dla każdego coś miłego. Myślę, że jesteśmy w stanie zaspokoić każdy, nawet najbardziej wybredny gust. A ty, mnie kiełkuje w głowie jeszcze inna perspektywa. Może ja chcę porzucić swój samochód, może ja w ogóle nie chcę samochodem jeździć tam, gdzie mieszkam, może chcę jeździć autobusem, ale wcale nie muszę jeździć autobusem, bo jest też alternatywa. Zgadza się. Osiedle Puszcza Zielonka jest zlokalizowane w tak fajnym miejscu, że do komunikacji, która pozwala na dojechanie szybkie i bezkolizyjne do Poznania i z powrotem, jest bardzo blisko, bo mamy przystanki autobusowe dosłownie 10 minut piechotą od naszych domów. Dodatkowo jest peron kolejowy, do którego można dojść
lub podjechać samochodem i zaparkować tam samochód i wtedy przesiąść się na szynobus, który bardzo szybko i w komfortowych warunkach dowiezie nas do centrum Poznania, na Garbary albo na dworzec główny. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście myśli o porzuceniu samochodu i nie chce stać w korkach w Poznaniu, to są alternatywy, a latem słyszałem również pogłoski, że ma zostać uruchomione połączenie tramwajem wodnym pomiędzy Poznaniem a Czerwonakiem, więc dla każdego coś miłego i myślę, że to byłoby też fajna, atrakcyjna rzecz. Czyli tramwajem wodnym to by było ciekawe marzenie, a to bliskość rzeki też jest statutem. Tak, tak. Tutaj w zasadzie rzeka Warta, jak się dobrze wychylić ponad drzewa z ostatnich pięter naszych budynków, to nawet jest dostrzegalna momentami. Więc a marina, gdzie rzeczony tramwaj wodny miałby się zatrzymywać, też jest w odległości spaceru przyjemnego. Wszędzie piechotą i możliwość alternatyw bardzo duża, a jeśli chodzi o te gotowe mieszkania, domy, to one są realizowane już w stanie deweloperskim? Jak to jest finalizowane? Zgadza się. Mieszkania, które proponujemy naszym klientom, są oddawane w stanie deweloperskim. Z zewnątrz w zasadzie domy wyglądają na całkowicie wykończone i gotowe do zamieszkania. Natomiast w środku klienci nasi muszą już postarać się o pomalowanie ścian, położenie coś na podłogach i oczywiście wyposażenie w meble pomieszczeń. Natomiast w standardzie deweloperskim mamy wszelkie instalacje wewnętrzne. Mieszkania są ogrzewane gazem, kotłami gazowymi, które są w standardzie. Większość powierzchni domów, które są przez nas oferowane, są ogrzewane ogrzewaniem podłogowym. Ostatnio firma zewnętrzna zakopała w ulicy światłowód, więc pełne uzbrojenie, łącznie z kanalizacją sanitarną, jest tam na miejscu. Bardzo mnie to cieszy, mnie to bardzo intryguje. Gdzie pana znajdę tutaj i które stoisko w ogóle na targach, jakbyśmy wprowadzali gości? A właśnie, jakie tam jest stoisko? C9. C9 czy C8? No jakoś tak. Tak, no jesteśmy, wydaje mi się, że w centrum tutaj, blisko wejścia, więc myślę, że nie trudno będzie nas znaleźć. Charakterystyczny zielony kolor. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za poświęcony czas, a ja zaraz przywitam i pożegnam widzów akurat po tej rozmowie, ale najpierw panu podziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję. Osiedle Puszcza Zielonka. Tu przechodzimy, tutaj się dowiadujemy. Zielony kolor przyciągający, uspokajający. No podobnie jak w Puszczy Zielonce. Tutaj zagwarantują państwo spokój na dalsze życie. Ja bardzo dziękuję i oddaję głos do studia. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział państwu tego, że w Puszczy Zielonce można również biegać. To jest też doskonały na przykład punkt startowy do tego, żeby ruszyć na bieganie w Puszczy Zielonce. Wiele biegów nawet organizowanych w pobliżu i w okolicy, a więc dla tych z państwa, którzy biegają, pewnie też doskonała okazja. Na moment się z państwem rozstaniemy, ale oczywiście za moment będziemy do państwa wracać. Teraz garść informacji komunikacyjnych.